Hej, czy siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Dishonored. Okej, przejdźmy może tędy. Aż mi się dwie. Możemy przejść do wody. Górą, o górą tutaj się tędy. Zapomnijmy właśnie. Citizens and visitors to our city. By order of the regent, the curfew is now active. No foot traffic is allowed across Caldwin's Bridge until curfew is lifted. Attention all citizens. No pedestrian movement is allowed along Caldwin's Bridge during this period. Curfew will end tomorrow morning at sunrise. That's just ridiculous. Stupid rats. Plague. Elixir. Bunch of crap. Dobra, to było akurat idiotyczne, co ja teraz chciałem zrobić. A to sobie powinien być chyba tutaj gdzieś. A, w początku misji. Okay. Severely deadly beating is what? Okay, yeah, I got it. Severely deadly. Także ten typ tego nie słyszy, nie? To jest aż zaciwiające. Dobra, zanim chcę się pozbyć tego, no to nie muszę się niestety pozbyć tego, albo tego się pozbyć tam kawałek dalej. The curfew is now active. No foot traffic is allowed across Caldwin's Bridge until curfew is lifted. Attention all citizens. No pedestrian movement is allowed along Caldwin's Bridge during this period. Curfew will end tomorrow morning at sunrise. Szybko. Nie? Bardzo ładnie. Seen anything scary? Bug someone else. No ja chętnie bym wszystkich czterech stąd zabrał. Już teraz tylko trzech. I ich schował w tych świetnikach, no ale niestety muszę mieć dobre opening do tego. No. Nie? Nie? Dobra. Dobra, więc ja, pistolet chyba przy sobie, ale... się nie przyda. I zamykamy. Tego tutaj natomiast możemy otworzyć. Czy to jest w środku może? Jest ciekawego. Dobra. Jest jeden. Jest też alarm, który fajnie by było wyłączyć. Another night, another patrol with you. Teraz muszę poczekać, aż jeden albo drugi odwróci. Zostaje tutaj. Citizens and visitors to our city. By order of the region, the curfew is now active. No foot traffic is allowed across Caldwin's Bridge until curfew is lifted.
Attention all citizens. No pedestrian movement is allowed along Caldwin's Bridge during this period. Curfew will end tomorrow morning at sunrise. Ja? Słyszę? Cyk. Pięknie. Na górę. Do środka. No i teraz tylko zgadzać tego jeszcze. Dawaj, sono. Ale nie, no. Ale co? Nie jestem w stanie. Trzeba poczekać, aż się ruszy w tamtą stronę. Albo go czymś rozproszyć, no ale niestety. Bardzo mam czym. Chyba, żebym strzałem narobił trochę hałasu. Zobaczmy. Zrobię sobie zapis tak na wszelki wypadek. Z tego. Okej. Okay. I spróbujmy. Przy okazji zużyjemy kilka. Zużyjemy jakiś strzał. Zużyjemy jakiś nabój. Dobra. Wow, szybko się tu kurde przemieścił. Dobra. Once again. Czekaj, czy to się zamienia zamiast tego? Tak. Strzał. Zatrzymamy czas. Czekamy na regenerację. Na górę. No i pięknie. Jest. I'll get to the bottom of this. Keep skulking around. Yeah, must have been nothing. Damn. Kurde, nie wierzę! Za wcześnie zaskoczyłem! Fuck me! Ale powiem, że szybko się gościu tutaj, kurde, przemieścił. Będę mógł na niego zaskoczyć i go zabić, ale jak mówiłem, zabijanie zostają tylko na płaczki, nie? Dalej w sumie nie jestem pewny, czy to jest właściwa ścieżka a propos tego, co chcę robić, no ale... Mówię, płaczki będę zabijał, bo to są ludzie, którym już po prostu nie da pomóc. Strażników natomiast mogę po prostu ogłuszyć. Bez to większe wyzwania. Dobra, czekaj, muszę wyjść wyżej, żeby się na ten dach dostać. Wiadomo, z nim się nie mogę wspinać. Citizens and visitors to our city. By order of the region, the curfew is now active. No foot traffic is allowed across Caldwin's Bridge until curfew is lifted. Attention all citizens. No pedestrian movement is allowed along Caldwin's Bridge during this period. Curfew will end tomorrow morning at sunrise. Dalej. Kaszczurów. Coś do przeszukania. Pusto. Wiesz, pusto. Gdańska ruda. Proszę. Wiele więcej widzę. Jakieś... A nie, są ci dwaj, co ich do śmietnika wrzucili. Myślałem, że jakieś dwa trupy, ale nie. Już trupów mi nie pokazywał. To mam już tam zrobić. O, użyj! Okej. Okay. Gięta żywica Galvaniego. Ciche kroki. Nice. To mi się podobuje. Zobaczmy jeszcze, co jest bliżej. Nie ma typiarzy, to mi się podoba akurat. Ale nie ma też nic, z czym mogę wejść w interakcję. No to już jest słabo.
Han. Też niewiele poza tym. Mogę obrócić, tak. Aha, i łańcuch sobie przytykowałem, dobra. Żeby móc tam przeskoczyć. Spoko. No dobra, po kolei. Teraz idziemy po typiarza w takim razie. Stąd przyszedłem. Citizens and visitors to our city, by order of the region, the curfew is now active. No foot traffic is allowed to cross Baldwin's Bridge until curfew is lifted. All citizens, no pedestrian movement is allowed. Oh, come on. Czekaj. Trzymajmy czas. Zwiniemy się gdzieś wyżej. Aha, nie ma tranu, dobra. Dlatego jest ta opcja. Czyli ten zbiornik. Dobra, czy mogę się teleportować z tym zbiornikiem? Nie, ale mogę sobie tu bezpiecznie zaskoczyć. Okej, jest to jakiś sposób. Nie. Oh, come on! Dobra, nie, ja to wczytuję. No ludzie. Już tego tylko nie miało prawa mi, kurde... Ten, nie zgarnąć. O, chyba przez niego wniknąłem, tak mi się wydaje. Stunka lekkiego dostał. Wejdę tutaj. A jeszcze zdążyłem uciec. Ale w ogóle jest ciekawe, co on powiedział przed chwilą. Uciekł nam tchórz, no wiesz, stary, nie żeby coś, ale wam trochę nie jest trudno uciec. Tu jakaś alternatywna trasa, widzę. O, idę do przeszukania. Mogę po łańcuchu wejść na górę ewentualnie. Nic nie widzisz. A jednak!
Jak z Gido, widzieliście go? Zabieraj hajs, a potem... Coś interesującego? Zawaj. A, ja muszę sobie przejść. Niewiele mi to daje w sumie. Someone skulking around. Co się w ogóle z tym pierdolę? Proszę bardzo. Przejdź na Dobridge Way. Proszę bardzo. No problemo. Curse the plague. Blasted curfew. How is anyone supposed to... Well now, Mr. Cratchit. Even a wealthy man like you needs the city watch. Gangs are cutting throats and smashing windows left and right, and the weepers, excuse me, the plague victims are worse. Are you saying the Lord Regent is wrong for imposing curfew? It won't do you any good to bait me, officer. But don't worry, I'll be fine. I'll profit. A smart man can come out ahead, even in the time of plague. Sure, like that Sokolov. He's doing fine. Always a lot of exotic items coming and going from his place. Keeps this place running, at least for now. Yes, yes, if by exotic you mean foul smelling as a witch's bottom. The royal physician will be fine too, until he crosses the wrong man. Proszę, proszę. Co to za gadu-gadu a propos Sokołowa? O, trup na górze, intrygująco. O, młody książę Stevie, to już, to było wcześniej, to mi się właśnie pomyliło. Tego, o, pa. Kujka. O, czyżby to był kolejny save? Chyba tak. Jak na złość musisz akurat w moją stronę, no. Klucz Cratchita. No ale na szczęście ulepszone zakrzywienie czasu daje radę. Nawet gościu nie zdążył mordy otworzyć, nie? Ja skansuję ten jeden pocisk z wcześniej. Okej. Okay. Co dalej? Kolejne obrazy. O, tu widzę siódemkę. Ciekawe. Jest safe. No, zobaczmy. 3, 7. Okej, nie tak. Dajmy tu 7. Tu 3. Tutaj losujmy. Też nie, no to dajmy tutaj 7. Tu 3, a tu losujmy. Ej, serio? Chyba, że czekaj, chyba, że tu będzie 3, a tutaj coś innego. A tu 7? A
O, było. 4-7-3 chyba. Oj, pyk, mamy runę. O ty, ej. O fuck, nie sprawdziłem, czy są te. Czy są gdzieś runy tam wcześniej. Tu jeszcze jest jedna bliżej. Wyspa Morli. Notka. Co? Przypomnienie Pratchetta. Pamiętaj, że prawda tkwi w malowidłach. Okej, mamy nawet wskazówkę a propos. O, a czekaj, droga do prawdy zaczyna się na tłocznych ulicach i wzali aż zobaczy zakotwiczony statek, potem znajdź rzeźnię. Okej, tutaj była nawet kolejność a propos tego, co je, jakiego kolejność obrazów, które muszę najpierw sprawdzić. No ale trafiłem na chybił trafił, nie? Jeśli chodzi o kolejność cyferek. To jest to, jak się już zna, kurde, dwie chociaż cyfrę, to można to strzelać po prostu. A i zobaczmy, gdzie się znajduje ta runa konkretnie. Na dachu. Jezu, uwielbiam tego skilla, nie? Naprawdę, cieszę się, że pozbierałem runę na to, aby zatrzymywać czas. Proszę, mamy runę i kolejną kapliczkę zarazem. Dobra, go tak ustawię, teraz nic o tym nie znajdzie. Mamy tego trupa. List do dziennika, część pierwsza. To dla was zostawiam. O, teraz... Musimy kilka razy tego upić, no ale... Darmowe odnowienie many nigdy nie zaszkodzi. Tutaj dziennik, część druga. Zamka. Dziennik, część trzecia. Dobra. No i zobaczmy, co takiego powie odmieniec tym razem. Rivers change course over many lifetimes, and eventually all bridges tumble down. 1,000 years ago, there was another city on this spot. The people carved the bones of whales into runes and inscribed them with my mark. Children still find them washed up in the river mud. Anton Sokolov has made a great study of my runes, but he's not special like you are. He wasn't chosen, and he doesn't wear my mark. So he can't unlock their secrets. Sokolov believes there are specific words and acts that can compel me to appear before him. He searches old temples in Pandicia and ruined sub-basements in the flooded district. He performs disgusting rituals beneath the old abbey. But if he really wants to meet me, he could start by being a bit more interesting. Okej, okay. Ale pięknie, mamy już 3 runy. No to dobra. Mógłbym od razu teraz zacząć od wykupienia opętania, ale nie. Ulepszymy sobie mroczny wzrok i zwiększymy zdrowie. Proszę bardzo. Nie wiem, czy będę chciał drugi poziom wziąć tej umiejętności, bo teraz bardziej wolę pójść w opętanie i jego ulepszenie. No a potem ewentualnie w rozpad pośmiertny, no ale to się jeszcze okaże w trakcie gry. Też pytanie, ile w sumie jest tak naprawdę tych runów w całej grze. Bo na pewno nie da się wykupić wszystkich zdolności. No i dobra, tu jest już czysto. Ale pytanie, czy ja czegoś nie zostawiłem w tej poprzedniej lokacji. Dobra, zrobię sobie zapis. Na nowym save'ie. Bo ten save, to jest ten save chyba jeszcze tam w środku, więc ten sobie zobaczył. Dokładnie i... A i patrzcie, zostawiłem runę i kościany amulet. No to kurde, trzeba się tu cofnąć w takim razie. Bo nie ma bata, że ebym... Że zobacz, spadnę do wody, chyba mi się nic nie stanie. Ale może lepiej nie ryzykować z tak dużej wysokości. Ale nie ma bata, że sobie odpuścił kurde runę i amulecik. Ni hu hu. Ach, ten zasięg. Nie żałuję, że ulepszyłem to zdolność. Dobra. Wracamy w takim razie.
citizens and visitors to our city. Jeden amulet jest. The curfew is now active. No footprints. Ale nie jest w tej lokacji. To już było pokazane przed chwilą, że tam była tylko i wyłącznie jedna runa, czyli to jest gdzieś albo niżej, albo wyżej. Tam gdzieś jest ruina. No i patrzcie, teraz mroczny wzrok pokazuje, że goście mają coś przy sobie, co można im zajumać. Zatrzymamy czas. No come on! Dobra. Mamy go. Kurde, znalazł tego typa, widzę niestety. None of this would have gotten so bad if that damn fool Corvo hadn't killed the Empress. I hear you, bastard. Typie, no chyba sobie żartujesz w tym momencie. Zostań sobie tutaj. Dobra, łyknę te remedium. Przy wypadek. Jeszcze raz czytę runa. Serio? Ominęłem tu runę? No fucking way. A kurde, tutaj. Zablokowane. A, i tu jest łańcuch. No, ewentualnie granat. Zakładam, że te drzwi mogę albo, wiecie, otworzyć, albo mogę zniszczyć, ale raczej nie mieczem. Więc dobra, usunę ten zapis. A nadpiszę ten. No i zobaczmy, czy jak rzucę tu granat, to czy te drzwi zostaną zniszczone. Kurwa. O! Dobra, okej. Okay. Oczywiście, że dało się tu przejść od drugiej strony. No i dobra. Oni tam mają zajęcie i to jest... O Jezu, i to od tej strony w ogóle. Dobra, ale zużyłem przynajmniej jeden ten. Się nie ma co martwić za bardzo. Dobra. Wejść powinna na plecy. Go zgarnę ze sobą. Jezu, jak ja byłem blisko tego amuletu! Jedyny błąd mój był taki, że nie sprawdziłem, kurde, sercem, czy jest tutaj coś do znalezienia. Jest kolejny płaczek. Podałoby się go pozbyć. Dobra. Nie, ale zajebiście wygląda to pozbyć się tego w ten sposób. Kamea Carmine'u za stówę. To bardziej warto było tu przyjść. Twarda skóra. Domyślam się, co to robi. O, a nie, jednak nie. Maksymalny poziom zdrowia został trochę nieco zwiększony. Możemy to wziąć, czemu nie? Zamiast czego? To zostawiamy. Manę też zostawiamy. Co to było? I chcę więcej zdrowia. Dobra, to mi aż tak nie jest potrzebne. To... A czekaj, że mogę, właśnie, mogę więcej tych amuletów przecież tak za siebie założyć. Dobra. To mi tak dołożyć sobie jakieś amulety, ale dobra, nie będę nosił czegoś, czego nie chcę, więc tak, to sobie będę miał. Tego nie potrzebuję. To jest spoko, ale aż tak mi niepotrzebne. Tego też nie potrzebuję, więc dobra, stajemy przy tym. Jedna runa jest, jeszcze dwie. Okej, to już chyba będzie wszystko. Się wydaje. Yep. No i serce też nie wykrywa niczego więcej. Tak więc wracamy tam, gdzie byliśmy.
patrzcie, co ja tu jeszcze ominąłem. A nie, dobra, tylko się z drugiej strony. A nie, tylko jedzenie, ale uzupełniłem sobie przynajmniej zdrowie. Okej. O Boże, serio? Jezu, i to było takie proste przejście. Come on. Stupid rats. Plague. Elixir. Czymś taki durny sposób rozstawiają. Szczęście. Bez jaj. I know you're somewhere around here. Impossible. Got you now. Can't believe we lost it. I'll flush you out. Chciałbyś, co? Tak, to się zostało. Dobra, przejdź do bridge. 30 minut. Ale mówię, jeszcze te reflektory bym chciał zgarnąć. Zobaczmy tylko, czy się uda przejść w miarę ostrzeżenie. Na druty miedziane, piechotą nie chodzą. Biały szczur, dwa. Ej no, bez jaj! Ja to specjalnie w drugą stronę, kurde, rzucam, żeby typ się w tą stronę nie patrzył, a on się tak odwrócił. Obszaru. Przy bramie byliśmy. Jesteśmy na dwójce. Co nam jeszcze zostaje? Mineral Substation i północny koniec. No tak jak sądziłem, to nie będzie takie proste. No to save'a. O, świetnie. Nowa zabawka. Jak się to zrobiło? Karty. Jack i Quilty, 23 do 0. 5 minut od każdego. No, jeden z typów był ogrywany i to solidnie. Fantastyczny. Au! Pewnie widzisz w sumie, że jeden z ich kumpli został złapany przez strażniczką i siedzi w celi gdzieś w pobliżu. Miejsc. Jak to mnie jebło! We saw the arc pylons. They're still there. Great. Yes, the pylons are still there, in case we want to go and get ourselves killed. Look, are we gonna bust Alec out or not? Eventually, sure. He's the only one who could tell us about the pearls. Let him rot in a cell a while longer. He'll be more careful next time. Nie ma tak zajebiście kumple, co? Jak się tutaj teleportuje, to mi raczej pylon nie strzeli w pysk. Nie? Pytanie, jaki to ma zasięg w ogóle? Oczywiście jest zasilane na kran, więc jakbym podszedł tam, to byłbym w stanie to wyłączyć. Albo kluczem mógłbym to odwrócić, żeby zaczął atakować ich. Tylko, że to raczej... nie jest dobry pomysł.
na dwa zbiorniki w ogóle chyba zasilane, tak mi się wydaje. No, intrygujące. Strzelgacza niestety nie mam, więc jak chcę, muszę się pobawić czasem. Mogę mieć trochę szczęścia. Ale chyba temu szczęściu trochę pomogę. Jedziemy. No! No! No kurwa, nie wierzę! Aha! Aha! Nie wierzę! Nie! Nie wierzę w to, co przed chwilą zobaczyłem! Stoję obok typa i nie byłem w stanie go kuźwa tak złapać! Scouting is when you find out what the guards are doing and come back. Well, now we know what the guards are doing. Dobra, spróbujmy dać, dajmy im zaatakować. Niech narobią tego zamieszania. Przejdę tędy. O, autosave. Nice. Alarm. Zobaczymy się pod pędę. Next comes the tall towers. And then, Captain's Quarters. Got it so far? I'm not an idiot. Then you got your Dunmore. And above that, the Royal Dunmore. What happened? He's got it again. Yeah. Nikt tu ich raczej nie znajdzie, więc możemy się, mogę też się z tym czuć bezpiecznie. Zdezintegrowany przez jeden z tych pylonów, no ale już na to ja nic nie poradzę. Gościu sam się tam wjebał, ja go tam nie zapraszałem. Znowu mam maksimum amunicji. Aczkolwiek ty wiarza mogę zabrać i schować tak czy siak. Jak pójdę górą, no to to wiadomo, bez zatrzymania czasu to jest samobójstwo, no bo mnie ten pylon po prostu załatwi. Ale mogę przejść tędy. Bez bełtów. O, nice! O, nie, fuck, to było to zapalające, przecież już nie wiem. Niestety. Tutaj puste jest na razie. I pylon rozmontowany, znaczy rozmontowany, wyłączony. Takie wyjście z boku było też, dobra. Dobra, moment. Ten typ tu był sam, tak? Tych dwóch na dole. Pozostałych dwóch, którzy tak z dupy nagle przyleźli?
co, zespawnowali się, bo alarm się od tego wał, czy co? No fucking idea. Okej, okay. Zobaczmy co jest wyżej. Pusto. A tu w ogóle mogę wejść po cuku. Pewnie też typa ominąć tam przy dużym mignięcia, no ale... Trudno. Ze mną. Ciężko. Się myślę w tym miejscu. Nikt cię tu raczej nie powinien znaleźć. Te same pociski niestety. Zaraz tutaj. Proszę mocno, okej. Okay. Kolejne dwa bełty zapalające. Trochę lipa. Powiem, liczyłem na usypiające. Znaleźć ten pylon. No i dobra, idziemy do reflektorów powoli. Może uda się ich pozbyć w tym odcinku. Okej, okay, oczywiście zasilane są trany, no bo czyżby, czymżeby innym. Pylon jest jeszcze piętro niżej, więc póki co jestem bezpieczny. Dobranoc. Dobra, tutaj mogę najwyżej to opuścić z powrotem, ale nie, niech sobie jest podniesiona. Okej, teraz już chyba tylko na górę, nie? Flaszka na zwrócenie uwagi. Proszę bardzo. Jeden. Drugi. Pięknie. Gdybym chciał, mógłbym to po prostu teraz wysadzić w powietrze, żeby nie mogli, żeby na pewnik nie mogli tego ponownie zasilić, ale może... Nie zwracajmy na to zbytnie uwagi. W sensie na to, że to nie działa. Zapraszam ze mną. Chleba. I dobra, teraz tak. Proszę o nie zmignięcie, tylko o zatrzymanie czasu. Muszę otwierać kilka. Nie. Jeden bełcik, drugi bełcik, trzeci bełcik, czwarty bełcik, zmignięcie w tą stronę. No i bueno. I to się nazywa dobrze wykorzystana moc. Dwa, trzy, cztery, pięć. Z tego chyba jeszcze nie zebrałem. A nie, zebrałem.
Okej. Wszystkie ogarnięte. Ciekawe, jak gdzieś się znajdę ten cały ziomek, od którego się pewnie miałem dowiedzieć o tym miejscu, które znalazłem sam i to dość przypadkowo. Kurde, mam tylko 4 duchowe remedia. To aż dziw bierze, że tak mało. Bez jaj! Jak on mnie zauważył? No trudno, nie zwiedzam już na tej części lokacji. O, okej. Okay. Achievement zdobyty to totalnym przypadkiem. Dobra, najważniejsza rzecz. Nie ma więcej tych, więc spieprzamy stąd. O i proszę, na dzień dobry, runa. Przedostatni na poziomie. I przedostatni kościany amulet, kawałek dalej się znajduje. Ale tym już się zajmiemy w kolejnym materiale. Co tutaj jeszcze zobaczę na szybko. Muzyka rewidenta. Prastara muzyka. Bardzo. Dobra. Gdyby to był jakiś krant, byłbym naprawdę wdzięczny. Bym sobie za flikodną wymamę. I proszę bardzo. Jak na zawołanie. No i dobrze. Ode mnie w tym odcinku to będzie tyle. W następnym spróbujemy być może już nawet porwać samego Sokołowa. Ale jak mówię, to dopiero w kolejnym materiale. Ode mnie w tym póki co to będzie tyle. Także do usłyszenia i do zobaczenia. W następnym odcinku zagrajmy w Dishonored. Cześć!